Witam wszystkich na kanale Lechu Podróżuje. Znajdujemy się teraz na plaży Simuni. Mieliśmy tu pierwszy nocleg. Tu jest wejście, tu można sobie auto zostawić. Fajna plaża, pusta. No i dzisiaj objechaliśmy trochę wyspy. Jest tego cały materiał. Dotarliśmy na tą plażę Racici. Ta bardzo ładna taka, polatałem tam dronem. Też jest z tego cały materiał. No i wróciliśmy do swojego apartamentu, poszliśmy na obiad. No tam trzeba chodzić, bo tam jest ta świetna konoba i tak jak mówiłem, wszystko prawie jest 50% przecenione. Bardzo dobre dania, więc szkoda takiej okazji zmarnować, nie? Bura się już skończyła. Tu nasze graty. Zapomniałem jednego ręcznika, ale spoko. Cisza, spokój. Byliśmy teraz w Mandre, ale tam jest w ogóle cisza i spokój. Tam no po prostu nic nie ma. No. Fajnie tam jest, ale to nie jest tam nasza bajka. Tu nam się nawet lepiej podoba. Tu zaraz wjeżdżamy, jest fajna plaża, nie? Tu marina jest, z drugiej strony można łódkę zwodować. Dzisiaj nakręciłem dużo plaż. Z tego wszystko jest na GoPro. Wszystko jest na dronie. Albo z drona nakręcone, jak kto tam woli. Teraz mamy temperaturę prawie 23 stopnie. Jest naprawdę ciepło. Super, taka pogoda, jak widzicie. No i co? I chyba przedłużamy tu pobyt. Nie śpieszy nam się na razie w następne miejsce. Chcemy to objechać. Czy do paru dzisiaj dojedziemy do miasta? Tego nie wiem. Wszystko jest na spontanie. Patrzcie, jaka woda. Niesamowita. I cisza, i spokój. No a w tym Mandre nie, że nie ma deptaka, tylko jest taka droga przy plaży. Można nią spacerować, tylko czasami auta jeżdżą. No ale tam też jest wszystko teraz wyludnione. Znaleźliśmy fajny apartament w Novalia. Novalia. Mam serio materiał nakręcony. 50 euro, ale luks. Luks torpeda przy samej po prostu plaży. Wychodzi się tak jak tu. Tak jakby po prostu jest, tak jak tutaj macie te leżaki. No to tu jest apartament. Między nami jest deptak. Droga tylko ta. Taka wąziutka, jednokierunkowa i koniec. Wzięliśmy całe namiary od babci i ma potężny apartament na 6 osób, za który chce, ale to już z widokiem na morze, z dużym tarasem, chce za to 80 euro. Po niemiecku gada babka, chyba mieszka w Niemczech, tak mi się coś kojarzy, ale apartament naprawdę wysoki standard bardzo. I co jeszcze powiem? No powiem, że pad jest na razie bardzo ładny. Cieszę się, że w Primoszten Baby Jaga nas nie zatrzymała. Nie da nam apartamentu, niech się buja stare babsko-paskudne. Tak, tak to powiem. No, mam szacunek do starych kobiet, ale to po prostu była Baba Jaga. Widziała, że jest późno. Mogła zarobić na dzień dobry 150 euro. A myślę, że może byśmy zostali jeszcze te dwa dni spokojnie dłużej. Także powiem wam tak, że teraz możecie wybierać i przebierać w apartamentach. Nie myślę, że tak jest od 1 września. Po prostu jest tego tu tyle, przynajmniej na pagu, że no możecie wybierać i przebierać. Jesteśmy zdziwieni cenami. 30, 40 euro, 50 euro to już naprawdę jest, kurde, full wypas. A byłem jeszcze zobaczyć dwa apartamenty na sprzedaż. Też jest tego materiał. Powiem wam, że high life. Cena oczywiście przynajmniej dla mnie kosmiczna, ale apartamenty marzenie. Marzenie. Dwa tarasy. Widok na morze, widok na góry. Przepiękne. Także pozdrowionka. Większość teraz kręcę na GoPro i dronem. Także dziennie może gdzieś jeden filmik taki wrzucę. I tyle.
Także pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się. My odpoczywamy.